Siemaneczko, jestem Maksymalny77, a to jest kolejny odcinek z Fima na moim kanale. Dzisiaj jedziemy ostatni Grand Prix w tym sezonie tej otóż to pięknej gierki. Mistrza świata na 100% nikt mnie nie odbierze, na 100% nim zostanę, nieważne jak źle bym tutaj nie pojechał. Zawody odbędą się dzisiaj w Melbourne. W komentarzach piszcie wyzwania, jakim zawodnikiem pojechać, jakie ustawienia, jakiś, co wam przyjdzie po prostu do głowy, cokolwiek co będziecie chcieli, ja to na pewno przeczytam i zobaczymy, może będzie w serii. Przechodzimy do meczu w Australii, zapraszam was na, mam nadzieję, najpiękniejsze zawody w tym sezonie. Zakończmy ten sezon z hukiem. Zaczynamy zawody. I mamy pierwszy bieg z drugiego pola wraz z Krzysztofem Kasprzakiem, Timo Findenem oraz Andreasem Jonssonem w kasku żółtym. Ogólnie toru w Melbourne ja nie lubię i nie trawię, ale mam nadzieję, że mi się uda tutaj pojechać dobrze, ładnie i przywieźć może nawet komplet. Wtedy będę miał ponad 200 punktów w tabeli. Wystarczy, że przywiozę 10 punktów co najmniej i będę miał 200 punktów, więc myślę, że nie będzie jakoś bardzo źle. Wow, ale mi zmulił motocykl na starcie. Andreas Jonsson wjechał w bandę. Na ostatnim miejscu na razie Szwed w kasku białym. Teraz zapędzam się, Kasprzak łyknięty. Idealnie się wpasowałem pomiędzy Kasprzaka a Tayo Findena. Kolejna mijanka. Ten mecz może być naprawdę bardzo ładny. Dobra, napędzamy się na Tayo Findena. Napędzamy się na niego jak najszybciej się da. Prostym motocyklem w tym momencie. Ajajaj. Nie udało mi się wejść pod jego łokieć. Nie pojechał tak jak chciałem. I w tym momencie ostatni łuk. Zaraz wjedziemy w ostatni łuk. I teraz, czy się uda? Ostatnie kółko, ostatnia prosta. I Chris Harris wykorzystuje krawężnik i wyprzedza Tayo Findena. Bieg pierwszy, naprawdę piękna zapowiedź Grand Prix w Austrii. Dobra, lecimy bieg kolejny. Bieg szósty z Gregiem Hancockiem, Tomasonem Jonassonem, Trojem Bachelorem spod płotu, a ja pomiędzy kaskiem niebieskim i żółtym, czyli oczywiście pole trzecie w kasku białym. Dobra, nic tutaj nie wymieniam, lecimy dalej. Największy problem chyba będzie z Hancockiem, ale nie mówię, cała reszta stawki też może pokazać, co potrafi. To jest Grand Prix, najlepsi z najlepszych. W 2015, a teraz lecimy. Wow. Kontakt pomiędzy Hancockiem. Wow. Bachelor na ostatnim miejscu. Lekko straciłem panowanie. Trzeba się napędzić. Chwila mrożąca krew w żyłach. Jeszcze jedno okrążenie i poznamy zwycięzcę. Troy Greg Hancock. A, dawaj motor, teraz ten moment jest dla mnie. To jest ten moment, kiedy wyprzedzam Amerykanina. Przez cały bieg byłem cicho. Taki byłem skupiony przez cały bieg. Naprawdę ten bieg mnie tutaj naprawdę ładnie pokazał, że nie mogę czuć się pewnie. Czy ktoś pokona Jarosława? Tak. Naprawdę było ciężko wyprzedzać tutaj zawodników i będę musiał tutaj chyba jechać troszeczkę odważniej, może nie bardziej agresywnie, bo tego nie chcę, ale bardziej na pewno odważnie. Czuję taką blokadę dzisiaj w sobie, w ogóle od kilku Grand Prix czuję już taką
taki, kurczę, nie wiem jak to powiedzieć, taką mam blokadę, że wiem, że atak wyjdzie, ale nie mogę tam wjechać, bo coś mnie blokuje, mam jakiś taki dziwny stres. Po tym Grand Prix, w którym bardzo mało punktów zdobyłem i nie dostałem się do półfinału, mam właśnie tą blokadę. Jakoś nie mogę w ogóle się przełamać po tym. Chociaż tutaj zacząłem gadać o tym i zobaczcie, jestem pierwszy w bardzo ładny sposób teraz. Wow, Iversen, spokojnie. Ale nożyczki teraz i będę znowu na pierwszej pozycji. Teraz spodziewam się nadejścia Iversena z lewej strony. Wywiezie mnie w płot, ale nie docisnął. Ja tam jeszcze miejsce mam. I teraz kontakt pomiędzy Iversenem a Harrisem. Podjechany Iversen. I w tym momencie ponownie za szeroko Harris. Ale nożyczki teraz ponownie Harrisa. Pięknie, piękny wyścig. Zmuli motocykl Harrisa. Wyprzedzi go Iversen czy nie? Udało się Harrisowi. Udało się. Przepiękny bieg z Iversenem i całą resztą stawki, chociaż z Iversenem to była naprawdę piękna walka. I zobaczmy sobie ten bieg. Tutaj piękny podjazd pod Iversena i pod Żagara. W tym momencie wywozi mnie od środkowa, wchodzi mi pod łokieć Iversen z Żagarem. Tracę na chwilę panowanie, wchodzę przed Jasona Doyle'a, wyprzedzam Żagara i Iversena. W tym momencie wytracam prędkość, napędza się jeszcze Iversen. Wyjeżdżam za szeroko, zakopuję się, tracę prędkość, wjeżdża mi w koło Iversen. W tym momencie wchodzę przed nos jeszcze Żagara, przymykam go, trochę wyhamowuję jego prędkość. W tym momencie wchodzę przed Iversena, wychodzę za szeroko. Wychodzę za szeroko, w tym momencie robię nożyczki. I w tym momencie tracę lekko panowanie nad motocyklem, ale udaje mi się utrzymać pierwszą pozycję i wygrywam bieg 10. Bieg bardzo ładny, bieg mi się podobał. Oby tak do końca, jak na razie komplet punktów. I jadę z Petersenem, dziką kartą i Maciejem Janowskim. Dzik i dzika karta to nie jest dobre połączenie i na pewno w tym biegu nie chcę się znaleźć. Poprawię się jeszcze na krześle i lecimy. Lecimy do biegu 14, w którym mam nadzieję, że będzie ponownie piękna walka i ponownie będę mógł pokazać, że ten tor dobrze czuję, ale teraz słaby start. Teraz, wow, ale mnie dziwnie podrzuciło do góry. I teraz pięknie atak. I teraz odśrodkowa musi mi pokazać, gdzie jest moje miejsce, czyli pod płotem. W tym momencie spadam ponownie na trzecią pozycję. Odśrodkowa teraz muszę troszeczkę wyhamować motocykl. Większa kontra motocykla powoduje, że aż tak pod płot nie wylecę. W tym momencie Petersen ostro podjeżdża mnie pod łokieć. W tym momencie piękny atak na dziką kartę. Jestem na prowadzeniu. I w tym momencie będę trzymał bardziej krawężnik, chociaż obawiam się, że dzika karta będzie chciała mnie zaatakować z innej strony. W tym momencie jeszcze lekki kontakt chyba tam był, ale udało się dojechać na pierwszej pozycji przed dziką kartą, Petersenem i Maciejem Janowskim. Przepiękna walka w biegu 14, bardzo bieg fajny. W ogóle to Grand Prix przyjemne, bardzo, bardzo przyjemne. Bieg 18 przed nami. I muszę wam powiedzieć, że naprawdę z tego sezonu jestem bardzo, bardzo zadowolony. Nie mam tutaj to jedno Grand Prix w Krsko chyba, tak? Chyba tak. Tak mi się wydaje, że w Krsko było to Grand Prix. Naprawdę tam było słabiej, ale ogólnie całokształt bardzo ładnie. Zobaczymy, jakie wyzwanie w następnym sezonie, bo w następnym sezonie może być bardzo ciężko zdobyć mi mistrza świata. Oczywiście moje wyzwanie będzie takie, żeby na tym wyzwaniu zrobić mistrza świata. A raczej zdobyć, a nie zrobić. Wow, 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 ale mnie wyprostowało w płot. Motocykl zaczyna mi mało ciągnąć. Nie mam mocy tak wystarczającej, żeby czasami z czegoś wyjść.
muszę kontrować i tracić głupio prędkość. Holder na razie na prowadzeniu, ale już Harris go łyka. W tym momencie, czy będzie jakaś tam okazja dla Harrisa, żeby na jedno okrążenie wyjść na prowadzenie? W tym momencie wyszedł na prowadzenie, ale czy to utrzyma po tym ataku? Nie! Spada na ostatnie, na drugą pozycję, to nie jest ostatnia. Max, co ty gadasz? Dobra. Pierwsza pozycja dla mnie, Chrisa Harrisa, druga dla Chrisa Holdera, czyli podium Chrisów w tym biegu. I na trzecim miejscu Jepsen Jensen oraz Jarosław Hampel na ostatnim miejscu. I mamy bieg półfinałowy, w którym widzę się z Maciejem Janowskim, Iversenem i Chrisem Holderem. Naprawdę z dwoma panami z tej stawki miałem piękne pojedynki. Może z Holderem nie było pięknego, ale jakiś tam pojedynek był. Z Iversenem naprawdę piękna walka na trasie, na dystansie. Pięknie pokazaliśmy, jak można fajnie pościgać się na torze w Australii. Więc mam nadzieję, że Iversen, dasz mi wygrać, ale pokażmy coś fajnego. Ej, mój motorek. Albo mój mózg i mój refleks zawiódł, zależy. Chyba mój mózg. O, teraz mnie chyba może troszeczkę wyrzucić. Jednak opanowałem. Po zewnętrznej napędza się Maciek Janowski, tam jest za moim kołem. I w tym momencie wyprzedza mnie Janowski przez to, że straciłem troszeczkę panowanie na pół sekundy. I to jest bardzo złe. Bo w tym momencie miałem komplet i nie mogę teraz tak naprawdę wyprzedzić czołówki. W tym momencie bardzo ładny atak, wydłużenie prostej, wejście jeszcze szeroko. W tym momencie Harris potrącony przez Holdera. I teraz czy się uda? Czy ten atak jest? Uda się. Półfinał wygrany. Naprawdę pięknie, piękny bieg. Ja w kasku oczywiście żółtym, ten, który miał laga mózgu na starcie. I w tym momencie zobaczcie, jak fajny bieg pojechałem. Tutaj atak na Holdera. Chciałem zrobić atak na Holdera, ale nie udało się, wykorzystał mój błąd Maciek Janowski. W tym momencie próbuje się napędzić. Zobaczcie, jaką ja mam małą prędkość. Zobaczcie, jak ja wolno jadę. Nie mogę kompletnie napędzić się na Maćka, a co dopiero na Chrisa Holdera. W tym momencie chyba złapię tą przyczepność, złapię tą prędkość. I tak, tutaj zobaczcie, udało mi się wyprzedzić już Janowskiego. I teraz jeszcze Holder. W tym momencie bardzo ładnie tutaj pojechał Holder. Trochę ostro, nawet troszeczkę bardzo, ale udało mi się utrzymać i 3 punkty w półfinale zdobyte. Dobra, 18 punktów w 6 startach odpadli z finałów Maciej Janowski i niestety Iversen odpada z tych finałów. Ja oczywiście się dostaję. Przed nami bieg finałowy, w którym zobaczy się pod taśmą z Wolfindenem, Jarosławem Hampelem oraz Holderem. Ja wybieram jako pierwszy, wybiorę pole drugie, zmieniam opony, oczywiście na finał musi być wszystko perfekt. Bardzo mocno odsypane po zewnętrznej. Od wewnętrznej stoją Jarosław Hampel, Chris Harris, Chris Holder i najbliżej bandy Ty Wolfinden. Może być bardzo ciekawy bieg, mam nadzieję, że taki właśnie będzie. Słaby start, ale to gwarantuje mi to, że będę musiał troszeczkę się pościgać, żeby te podium zdobyć. Chociaż tak naprawdę jedno wyprostowanie motocykla dobre i wow. Holder wjechał mi w tylne koło, aż mi się język zaplątał. Ledwo mi się udało wykontrować idealnie, żeby nie uderzyć motocyklem w płot. Naprawdę bardzo tutaj ostro pojechał Holder, nie Harris. Holder pojechał bardzo ostro. O jeny.
Nie mów, że nie będzie kompletu. No nie, no. No nie. Ej, no Hampel. No cóż, no takie życie. Niestety nie udało się pojechać i tak piękne Grand Prix w Australii. Ale tą powtórkę trzeba zobaczyć. Naprawdę ostro pojechał tutaj Holder. Ja w tym momencie próbuję się nałożyć. No, moim zdaniem, piszcie w komentarzach, co o tym myślicie, ale moim zdaniem, zobaczcie, jak ja musiałem się położyć tak naprawdę na ziemi. Zobaczcie, jaka kontra. A, dzięki Hampel, że mnie idealnie zakryłeś. No naprawdę, Holder nie pojechał tutaj czysto. Napiszcie w komentarzu, bo ja nie wiem, czy dokończyłem to. Napiszcie w komentarzu, co o tym myślicie, czy ja to była wina, czy moja, że za wcześnie zacząłem nakładać, czy może Holdera. Moim zdaniem była to wina Holdera, ponieważ ja byłem z przodu i ten, który jest z przodu, dyktuje warunki. No i ten z tyłu musi po prostu uważać. Napiszcie, kogo byście z tego biegu wykluczyli, jeżeli ktokolwiek by się wywalił. Znaczy, gdybym ja się wywalił, kogo byście wykluczyli? O! Ja bym wykluczył Holdera, chociaż wiadomo, ja chcę jechać w finale, więc to jest jakoś podświadomie we mnie, że po prostu będę chciał wykluczyć swojego przeciwnika, a nie siebie. Więc zapraszam was do sekcji komentarzy tam na dole. Napiszcie, jak wam się wydaje, kto pojechał tutaj źle i kto popełnił błąd. I w takim stylu, 20 punktami, drugie miejsce, srebrny medal, kończymy Grand Prix w Australii. Naprawdę bardzo ładne. I tak wygląda wynik ogólny. Bardzo ładnie. Petersen na drugim miejscu, trzeci oczywiście Tyler Finden, na czwartym miejscu Jarosław Hampel, a ja na samym czele stawki. 210 punktów zdobytych w 12 cyklach Grand Prix. Pozycja w sezonie oczywiście pierwsza. Pierwszy Grand Prix w Warszawie, 17 punktów. W Tampere komplet 21 punktów. W Pradze 18. W Cardiff czwarte miejsce. W Daugavpils 16 punktów. Pierwsze miejsce. Malila 20 punktów. Pierwsze miejsce. Korsens 18 punktów. Pierwsze miejsce. Gorzów drugie miejsce. 17 punktów. Legendarny Krzkow, którym zdobyłem 10 miejsce. Najsłabsze Grand Prix w sezonie. Następny sezon. Moje wyzwanie ode mnie. Zobaczymy, czy mi się uda zdobyć komplet w Krsko. Może się uda. Sztokholm 20 punktów. Toruń 18. Melbourne 20 punktów. I drugie miejsce. Średnia punktów 17,5 punkta. Pięknie. Przejechany dystans 105 km. Zarobione pieniądze 22 tysiące. Wydane pieniądze 1000. Kupione części 0. O, dotknięcia taśmy 0, upadki 3, spowodowane upadki 0, wyjazdy za tor 4, przejechany dystans, wow, na złamanym motocyklu 63 km, wow, pięknie. Zawsze lubię te podsumowania. Czas spędzony w garażu to 4 minuty? Serio, tak mało siedziałem w garażu? Najgroźniejszy rywal, Nicky Petersen. No proszę, nie powiedziałbym, a jednak... W tym odcinku to by było na tyle. Tutaj te statystyki się jeszcze tam przewijają, więc możecie czytać. A w tym odcinku to by było na tyle. Ja dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka do końca. Zapraszam was do subskrypcji kanału, tam na dole czerwony magiczny guziczek. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach, czy to z GTA, Minecrafta, FIMA, Islands, WOTA, czy jeszcze innych serii na moim kanale. Do zobaczenia, miłego dzionka wam życzę. Cześć!